Witam w kolejnym filmie. Mianowicie z takim filmem, z takim zagadnieniem, jak to ja otwieram paczki. Mianowicie, rozpakowałam te oto trzy dekanty. To rozpakowałam wczoraj albo przedwczoraj. Teraz zabieram się za takie, powiedzmy, pierwsze testy. Wszystkie zapachy są mi nieznane, przynajmniej tak mi się wydaje. Zaraz dokładnie powiem, co to jest. Ale na czym polega moje rozpakowywanie paczek? Jest to paczka najprawdopodobniej sprzed około 2-3 miesięcy. Paczka, o której w ogóle zapomniałam, ale zobaczyłam taki mały pakunek, który jest, że tak powiem, zalakowany. Mówię, co to jest? Rozpakowałam i powiem szczerze, nawet nie do końca pamiętałam, od kogo brałam te dekanty. I jest to Navitus Lost in a Dream. Ja chyba nic z tej marki nie znam, ale nie jestem pewna, być może coś poznałam. Olibanum, tą markę już znam i tutaj zapach jest żynżombr, chyba tak to się wymawia, z imbirem. I ja z tej marki mam flakon Ambretta i flakon Iris. Ambrettę bardzo lubię. Oraz zapach z Nobilo 1942 i jest to zapach La Stanza, chyba tak, Delle Bambole. Także zaraz sobie posprawdzam. Coś mi się wydaje, że żaden z tych zapachów nie jest na taką pogodę jak teraz, na pływanie, na plażę, na piaski i tak dalej. Ja w ogóle żadnego flakonu ze sobą nie zabieram. Coś użyję przed wyjściem globalnie, to pokażę. Nie zabieram, dlatego że wczoraj na przykład cały dzień byliśmy na plażach różnych. To jakieś chodzenie plażą, spacery plażą, kąpanie, pływanie i tak dalej. W końcu w ogóle tego flakonu, który zabrałam, nie nagrałam. Więc już widzę, że to nie ma do końca sensu. O, muszę dawać połączenie. Także sprawdzam szybko te zapachy. Celem zaznajomienia się, czy którykolwiek się nadaje dzisiaj na użycie globalne. Podejrzewam, że nie. To są zapachy odebrane około 2 miesiące temu. Wtedy był ich czas, kiedy było jeszcze dużo, dużo chłodniej. Muszę teraz uważać w ogóle z testami, dlatego że uważać, gdzie psikam, z tego względu, że ja idę na słońce. No dobra, zrobimy tak. Na razie psiknę takie miejsca, które będą zasłonięte i tak, a później jak będę w wodzie, to i tak woda, część spłukuje, także nie będzie ryzyka żadnych fotouczuleń. No dobra, starałam się co pierwsze. Ciekawa jestem tego żynżombr, ponieważ cały czas na Luxury for Less, a jeszcze chyba moje ostatnie paczki nie wysłali, cały czas są flakony. Co prawda już w gorszych cenach, no ale zaraz zobaczymy. W moim odczuciu okropny. Okropny jest ten imbir z Olibanu. W ogóle z imbirem jest ciężko, dobry imbir. Te sandbar ode żynżombr są bardzo ładne. Tak z takich stricte imbirowych zapachów, tak to większość zapachów jest albo ulotna, albo nieciekawa, albo nie do końca cała prawda imbiru, albo coś jest zawsze nie tak. Ten jest jakiś taki w ogóle jakby, jest jakaś tam powiedzmy imbirowość, cytrusowość, świeżość, ale to wszystko jest jakimś takim dodatkiem charakterystycznym dla pewnych marek, powiedzmy niszowych, którego to składnika ja nie toleruję. I to jeszcze zahacza o jakiś taki wydźwięk trochę skórzaną, nie chcę powiedzieć motocyklowy, jakiś taki chemiczny, jakiś taki garażowy, skórzany. W ogóle jakoś to wszystko bardziej idzie z taką stroną, bo też na skórę męską, no ale też dużo chemiczności, także no, niespecjalnie. Navitus, Lost in a Dream. Kolejny niestety dramat. Słodko, trochę słodko, mleczno, mdląco, orzechowo. Oj, to nie taki typ gourmand ja lubię, także to totalnie na nie. Jak ja bym to dzisiaj użyła, to po prostu czy jednego, czy drugiego. Ja już się zastanawiam, bo nie psikałam po skórze, tylko po ubraniu. Zaraz będzie chyba ubranie zmieniać, bo i jeszcze została ta Stansa. Ja z tą marką mam tak różnie, także też nie do końca pokładam nadzieję. Z tym zapachem jest najlepiej, ale zmęczyłbym je dzisiaj. Jest słodkawość, jest kwiatowość, jest to taki trochę kwiatowy gourmand. Jest coś jakby takiego lekko kremowo, mleczno-orzechowego, nawet ładnego. I taka kwiatowość trochę w stronę jakichś takich lip, nie lip. Jakoś jestem aż ciekawa, co to za nuty, bo nie jest to zły zapach i myślę, że gdyby to była taka chłodna wiosna, to bym się ten zapach fajnie nosił, bo tamte pozostałe zdecydowanie nie. Nie widzę dla nich żadnej szansy, w żadną pogodę, w żadną porę roku na moją skórę. To są takie chemiczno-słodko mdlące klimaty, jak trauma, nie wiem, ten kalotinis, ten coś tam ud, to dopiero była trauma, ile ja to zmywałam.
jakby połączenie nut słodkich, jakichś nut męczących, jakichś chemicznych, skórzanych, motocyklowych, jakichś agarowych, w ogóle to są takie połączenia, że u mnie od razu już żołądek w gardle. Po prostu ja no, totalnie nie toleruję. Nie toleruję takich kwestii. Poziom słodyczy, poziom takiego przeładowania nutami mdlącymi, męczącymi jest po prostu nie do wytrzymania. Niestety ubolewam nad tym, że ludzie wytrzymują takie kwestie, ludzie używają takich mdlących, słodkich zapachów i to nawet w upały. Potrafię spotkać teraz ludzi zapsikanych bakaratami bądź klonami bakaratów. Od razu powiem, ja dawno temu bakarat lubiłam, kiedy bakarat nie był w ogóle popularny, kiedy były te pierwsze wersje totalnie inne, takie właśnie drzewne, leśne, żywiczne, takie karmelowe lasy, orzeszki w karmelu, ale w lesie, w drewnach, żywicach, a w ogóle poznałam pewien zapach, bardzo budżetowy, będę opowiadała, który ma dużo z dawnego bakaratu. Sprawdziłam nuty tego 1942, już wiem, co daje tę urokliwą kwiatowość, głuk. Jest ta mleczność, jest ta słodkawość, pewnie się tak teraz wącham, ten yin-yang dochodzi, taka trochę jakby momentami nawet bita śmietana, jest to osłodzenie wanilii z trochę migdałowości tonki, jest kremowość gęsta sandałowca, jakby sam wydźwięk mleczny, chociaż dla mnie trochę już zbyt za bardzo, nie jest ogólnie zły. Natomiast ta głogowość bardzo szybko niestety ucieka. Także nie jest to zły zapach. Myślę, że na jakiejś skórze osoby, która używa dużo słodziaków, to by się użyło mocniejszą stronę kwiatową. Zobaczmy tego nieszczęsnego Navitusa. Jak by się tam nazywał? Lost in a Dream. No nie wiem, dla mnie to żadne marzenie, sen nie było. Lost in a Dream. A w ogóle, to jest jak coś wącham, z tych obsiekany. To jest jakaś taka dziwna nuta, taka cytrusowo-medyczno-farmaceutyczna, jakaś taka. Który to jest? Podejrzewam, że to ten rzęziąb. Znaczy to raczej na pewno, powiem, czy nie ten. No dobra, myślę przez chwilę pomyśleć, co ja jeszcze psiknam. Takie to nuty. Mleczna, orzechowość, ale tutaj mamy tak naprawdę dużo różnych słodziakowych nut. Tą orzechowość może daje migdał, może jakiś też składnik, na przykład. Ale orzechowość też potrafi być trochę w aspekcie dębu. I tutaj są takie różne, że no. Dlaczego się na to zdecydowałam, to ja nie wiem, nawet patrzę teraz na te nuty. To już od razu mi niedobrze. No dobrze, zobaczmy jeszcze tego olibanu, chociaż oni tam podają bardzo skrótowe nuty. Tego rzęziąb podają bardzo skrótowe. Czy ja coś źle wpisałam, że mi nie wypowiada? Nie, dobrze jest. Co ciekawe, oni tu wskazują karmelowość. No właśnie, zrobimy jeszcze inaczej. Wezmę to olibanum, gdzie ono jest. I teraz zobaczę, jak pachnie atomizer po psiknięciu. Tak, myślę, że to z tego ja wyczułam tą taką trochę medyczność momentami. Ale faktycznie na tym widzę, że trochę czegoś takiego karmelowego, słodszego się pojawiło. Jak powącham atomizer Navitusa. Oj, słodką mdlącą. A jak powącham atomizer 1942? Tu jest też taka dziwna. Oj, chyba wszystkie dla mnie traumatyczne.